Cześć! Miałem z tym filmem czekać do lata, ale zimy nie ma i chyba już nie będzie. Dlatego dzisiaj będę jeździł na aplikacji BMW M4, 550 koni mocy po Warszawie. Jedziemy! Pierwszy kurs. Pan Bartek. Było zamówione na aplikacji na pana Bartka? Tak. To ja jestem państwa kierowcą. Tak? Dzień dobry, pani Ewelina? Tak. Jestem pani kierowcą, Robert, na aplikacji. Takim autem? Tak, zapraszam. Opel Meriva miał być, ale już otwieram. Ale jest to trochę inny samochód. Jak to gorąco. To można sobie przykręcić, jak coś to, to śmiało. Mogę wyłączyć. Albo tak. Jedziemy. Proszę zapiąć pasy. Jak coś to tu wszystkie pokrętełka, grzanie foteli. No, można sobie ogarnąć. Ale jest w miarę gorąca, więc... Spoko. W sumie racja, też się zgrzałem. Na taksówkach to bardzo rzadko taki samochód mogę zobaczyć. No, staram się przełamywać te stereotypy o Skodach, Fabiach. Dzień dobry! No dzień dobry! No dzień dobry! Ja. Zapraszam! Niestety auto uległo awarii. Tak serio mówię teraz. Jak to? Co tu się dzieje w ogóle? Coś kliknęłaś? Nie. Żeby nie było, że ten dach jest ściągnięty, a ja cię tutaj na śmierć zostawiam, to też ściągnę kurtałę i pokażę, jaki to twardy ze mnie chłopak. A ty na Łukasza zawsze jeździsz takim autem? Zawsze innym, to na pewno. Tak, dorabiam sobie do emerytury. Aha, nie no, oczywiście, że nie. Dodaj się, biuro. Buczo przez strzał. Dzień dobry, czy pan Michał? Tak. To ja jestem pana kierowcą, Robert. Naprawdę. Naprawdę, świetnie. Matko Boska, to dzikie lato wolno, tak jechać. Ja nic nie paliwaju. Ja nic nie paliwaju. Jak sportowiec, prawda? Tak. Matko Boska. Chcesz go usłyszeć jeszcze raz? Tak. Jest w miarę ciepło, jak jest włączone to ogrzewanie. No teraz jest dużo lepiej. Aplikacja, że pan Opel Meriva przyjedzie. Ja nie wiem, ta aplikacja tak często się myli. Po prostu zarówno jedna, druga, trzecia. Na żadnej aplikacji nie mogę ustawić normalnego samochodu. Zawsze jest jakiś Opel. Ja nigdy w życiu Opla nie widziałem na oczy. Dobrze, że pani pasy zabiła. No. Brakuje takich dwóch dziewczyn z tyłu, wiesz. Wiesz. I 30 stopni. Słuchaj, zaraz mamy modern. Bo mam włosa na nosie, tylko nie wiem, zbiorę sobie te włosy. Mogę ci wziąć tego włosa, czekaj, włóż profilem. Dobra, czekaj, uwaga, jest. Jezu, jak zimno, zobacz. Masakra. Nigdy tyle kabrioletem nie jechałem. Ja też nie. Au, au. Mocno wciąga w fotel, co? Bardzo. Mi już żelczy zamarzły. Dobra, kończymy to. O, pierwszy raz dostałem brawa na aplikacji. Ja się wzruszyłem, naprawdę. Ja też sobie wtedy brawa. Przeżycie naprawdę warto było, naprawdę warto było. Poważnie? Fajnie było? Warto było. Ja też się wzruszyłem. Kuźwa. To ja jestem szczęściarą, że trafiłam takie Ubera. No, totalnie. Ja akurat lubię szybkie auta i więc szybko jeździć też lubię. Mi to nie przeszkadza akurat. Kurde!
kurtkę mnie wybiewa. Teraz wyjeżdżamy na tą trasę. Dobra. Tyle, że jedna ważna sprawa, musimy zamknąć dach. No bo to nie będzie komfortowe, uwierz, szczególnie, że jesteśmy ubrani, jak jesteśmy ubrani. No dobra, skoro lubisz szybko, pojedziemy szybko. I to jest mój kanał. Dobra, dzięki. Polecam subskrybować. Od razu subadam. Jest, tak się zbiera subskrypcje. Jestem pana kierowcą, zapraszam. Ale sztos. Golfa zamówiłem. Redukcja. Nie patrz na licznik, to nie jest tance. Ciesz się frajdą z jazdy. Jak? Wrażenia? Super. Mortka się cieszy chyba, co? Fajnie. Mi też się podobało. Ale się gorąco zrobiło. No to zdejmujemy dach. Nie no, żartuję, przykręcę ci trochę. Ja tu jestem, nie wiem, z tą temperaturą nie mogę trafić zupełnie. Raz za gorąco, raz za zimno. Tutaj będzie w porządku? Tak, tak. Wszystko masz na pewno? Tak, wszystko mam. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję ci bardzo. I polecam się. Do... Mam nadzieję, że do zobaczenia. Możliwe, do następnego. Hej. Cześć. A my jedziemy dalej. Ja chyba panią widzę. Niech pani się w prawo odwróci. Tutaj jestem! Ja jestem pani kierowcą. Zapraszam. Dzień dobry, dobry wieczór, na Uberze. Tylko uwaga na słupek. Tak, nie. Nie, no bez przesady, blondynka, ale ja tam myśli. Zawsze wolę... A, to dobrze, że mam czapkę, no dobra, 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 spoko, no. Dzisiaj taki ekspresowy kurs zrobimy. Świetnie. Ja nawet nie sprawdzałam rejestracji tego samochodu, bo stwierdziłam, pewnie jakieś dziewczyny sobie zamówiły. Jakie auto jest twoje ulubione? To. Super, piona. Rezolutny. Już się polubiliśmy. Wojtuś, spokój się. Nie prowokuj. Wojtek, bo mama zawału dostanie, spokój. Nie, w miarę rozsądku wszystko. Ale masz duży szyberdok. Ślubu takim cabrio, ale to może... chyba takim starym, nie wiem, wydaje mi się, że... Ma pani zdjęcia? Nie no, gdzie to było w ogóle 10 lat temu, a, 110 nie lat nie, temu. Nie, nie. Jedziemy, bo już słuchać pani nie da po prostu. 10 lat temu to... 35 lat temu miałem ślub. Nie no, bez jaj, jestem taka stara. Patrzymy na ciebie przez szybę, pukałem do ciebie przez szło. To było dobre! To tak. Było zajebiste, stary, że ja tego nie nagrałem. Przestań, to był dobry poślizg. Zwykłe wyjście, bez poślizgu, co wy gadacie? Jo, kto się... Zamawiasz Ubera. Firma mi nie płaci, a mogliby skorzystać na tym, myślę. A Uber też w sumie nie płaci. To mogła być reklama twojej firmy, ale nie jest. Coś w ten desek. Dzięki wielkie. Bardzo fajnie byłoby was poznać. Daję pani 5 gwiazdek. Ja nie wiedziałam, czy nigdy nie zbierałam tych gwiazdek, ale ja też dam z komentarza. Dzięki. Wszystkiego dobrego. Miłego wieczoru. Życzę. Generalnie dzisiejszy dzień był bardzo pracowity, ale myślę, że opłacało się. To wy zadecydujecie, a ja będę się powoli żegnał. Opowiadaj, jak się jeździło. Było zarąbiście, ale zbyt wiele nie chcę zdradzać. Zobaczysz na filmie. Ja bardzo ci dziękuję za udostępnienie samochodu, bo to jest auto detailera. Możecie wejść do niego na Instagrama, a ja się z wami żegnam. I szykuję w następnym filmie dla was coś jeszcze mocniejszego. Dzięki ci jeszcze raz. Dzięki. Trzymajcie się, cześć.